Leon jest zawodowym zabójcą. Mieszka sam w Nowym Jorku, a większość zleceń dostaje od mafioza o pseudonimie Old Tony. W swoim apartamentowcu Leon poznaje dziewczynkę, Matilda Lando. Dziecko mieszka razem z rodziną w mieszkaniu naprzeciwko. Często opuszcza szkołę i ma dwoje rodzeństwa, młodsze i starsze. Pewnego dnia para agentów DEA, na czele z niejakim Normalem Stansfieldem, wpada do mieszkania Matyldy w poszukiwaniu jej ojca. Mężczyzna kradnie kokainę od skorumpowanych policjantów. Sprawy się zaogniają i Stansfield każe swoim kolegom zamordować całą rodzinę Lando. Tymczasem Matylda wraca z zakupów spożywczych. Jednak idąc korytarzem, dziewczyna uświadamia sobie, że coś strasznego stało się z jej rodziną. W rezultacie Matylda omija własne mieszkanie i kieruje się do drzwi Leona. Początkowo zabójca waha się, czy wpuścić ją do środka, ale po chwili zmienia zdanie i otwiera drzwi przed Matyldą. Wkrótce Matylda odkrywa, że Leon zarabia na życie zabijając ludzi. Dlatego dziewczyna błaga płatnego zabójcę, by nauczył ją swoich umiejętności. Matylda chce pomścić śmierć swojego młodszego brata. Leon, choć początkowo się waha, w końcu bierze Matyldę za swoją podopieczną. W dowód wdzięczności dziewczyna sprząta mieszkanie Leona, załatwia za niego sprawy i uczy go czytać. W miarę upływu czasu Matylda coraz bardziej lubi Leona, ale ten nie odwzajemnia jej uczuć. Po nauczeniu się podstawowych umiejętności od Leona, Matylda napełnia torbę bronią i wyrusza do biura DEA, by zabić Stansfielda. Aby to zrobić, Matylda udaje dziewczynę do stawy, aby wejść do budynku. Po przejściu przez ochronę, Matylda kieruje się do męskiej toalety, aby znaleźć miejsce do złożenia broni. Jednak Norman pojawia się za drzwiami i zastawia na nią zasadzkę. Wygląda na to, że obserwował Matyldę z daleka. Tymczasem inny skorumpowany funkcjonariusz wbiega do łazienki i informuje Stansfielda, że Leon zabił jednego z nich. Wkrótce potem zabójca wchodzi do budynku, aby znaleźć i uratować Matyldę. Leon zabija dwóch kolejnych skorumpowanych oficerów w procesie. Wściekły, Stansfield idzie do Tony'ego i dostaje fizycznie przemocy z człowiekiem, pytając o miejscu pobytu Leon. Po ucieczce od Stansfielda, Leon opowiada Matyldzie swoją historię, dlaczego i jak stał się hitman. Wiele lat temu, gdy Leon przebywał jeszcze we Włoszech, zakochał się w pewnej dziewczynie. Planowali ucieczkę, ale ojciec dziewczyny zabił ją z gniewu. Ze względu na swoje bogactwo, mężczyzna zdołał uniknąć sprawiedliwości. Zdenerwowany Leon zabił ojca dziewczyny i uciekł do Nowego Jorku, tak poznał Tony'ego i został sprzątaczem. Po zakupach spożywczych, grupa agentów zastawia zasadzkę na Matyldę i trzyma ją jako przynętę, aby wywabić Leona z mieszkania. Aby uratować Matyldę, Leon gwiazdy zabijając agentów w budynku. Nie mając dokąd uciec, Leon wybija dziurę w ścianie, która prowadzi do kanału wentylacyjnego. Hitman mówi Matylda uciec i spotkać się z nim w Tony'ego w ciągu godziny. Podczas gdy Matylda ucieka z budynku, Leon przebiera się za rannego agenta. Zabójca uchodzi prawie niezauważony. Jednak w ostatniej chwili Stansfield orientuje się, że to Leon kryje się za mundurem. Policjant rusza więc za nim i strzela Leonowi w plecy. Na ostatnim oddechu Leon każe Stansfieldowi chwycić granat. Kamizelka zabójcy była pełna aktywnych granatów, które w końcu eksplodują, zabijając ich obu. Matylda prosi Tony'ego o pracę jako sprzątacz, ten odmawia. Leon zostawił Matyldzie wszystkie swoje pieniądze, ale Tony oferuje się, że będzie je przechowywał do czasu, aż osiągnie ona starszy wiek. Mafiozo daje dziewczynie trochę pieniędzy i każe jej wrócić do szkoły. Po wyjawieniu prawdy o tym, co się stało, dyrektorka szkoły przyjmuje Matyldę z powrotem. Wychodząc z sekretariatu szkoły, Matylda szuka miejsca na podwórku, gdzie mogłaby zasadzić roślinę Leona. W końcu Leon umiera, ale Matylda dostaje drugą szansę w życiu. Po tym wszystkim, co ci dwoje przeszli, jak można by opisać ich związek? Ponadto, jaki był ostateczny plan Leona? Czy zabójca planował uciec od Stansfielda, czy go zabić? Przy okazji, w ostatniej scenie, dlaczego Matylda zasadziła roślinę Leona na szkolnym podwórku? Niektórzy uważają, że Leon, zawodowcy, to romantyczna historia miłosna, ale tak nie jest. Jak związek między dzieckiem a dorosłym może być romantyczny? Dzieje się tak, ponieważ niektórzy ludzie wolą seksualizować Matyldę, zamiast widzieć w niej dziecko. Niemniej jednak, jak w każdym dziele sztuki, wszystko można interpretować.
Jak można się domyślić, Leon, zawodowcy, jest wciąż przedmiotem krytyki nie dlatego, że jest zły, ale wielu wciąż uparcie zarzuca filmowi romantyzowanie relacji między dorosłymi a dziećmi. To prawda, jest kilka momentów, w których Matylda wyraża swoją miłość do Leona, choć ten nigdy jej nie odwzajemnia w romantyczny sposób. Przez cały film widać, że oboje rozwijają bardzo silną więź, ale to nie znaczy, że są zakochani. A teraz wracamy do Matyldy. Przyjrzyjmy się bliżej scenie, w której Matylda pokazuje się w staniku podczas śpiewania utworu Madonny, Like a Virgin. Niektórzy mogą powiedzieć, że scena ta seksualizuje młodą dziewczynę, ponieważ pokazuje ją w mniejszym ubraniu. Jednak w tej scenie Matylda grała postać Madonny, która jest znana ze swojego prowokacyjnego wizerunku. To nie była Matylda próbująca czynić seksualne zaloty wobec Leona, ona tylko podszywała się pod postać. Kiedy Matylda prosi Leona, aby był jej pierwszym, nie była w nim zakochana. To, co dziewczyna czuje do Leona, to mieszanka podziwu, wdzięczności i może trochę ciekawości. Chce przetestować granice Hitmana. To właśnie robią dzieci, lubią eksperymentować, jak daleko mogą się posunąć. Jeśli żadne z nich nie żywi do siebie prawdziwych, romantycznych uczuć, to co się między nimi dzieje? Cofnijmy się od samego początku. Jak doszło do spotkania tych dwojga? Życie Matyldy było w zasadzie na rękach Leona, kiedy zapukała do jego drzwi. Gdyby płatny zabójca nie przyjął jej do siebie, Matylda już dawno by nie żyła. Mimo to Matylda czuje ogromną wdzięczność wobec Leona. Był on w zasadzie jedyną osobą na tej planecie, która okazała jej współczucie, gdy tego najbardziej potrzebowała. Dlaczego Leon nauczył Matyldę sprzątać? Hitman prawdopodobnie widział w niej siebie, gdy był młodszy. Leon prowadził normalne życie, zanim zabił ojca swojej dziewczyny. Jednak wtedy Leon nie robił tego dla pieniędzy, szukał zemsty za to, co ten człowiek zrobił jego własnej córce. Matylda chciała pomścić swoją rodzinę za to, co stało się z jej młodszym bratem. Leon i Matylda przeżyli, dlatego ich więź stała się tak silna. Leon musiał być świadkiem śmierci swojej pierwszej miłości. Trauma wciąż go prześladuje, co sugeruje, że od tamtego zdarzenia nie umawiał się z innymi kobietami. Tymczasem Matyldzie cała rodzina została zabita przez Stansfielda. W bardzo młodym wieku musiała poradzić sobie z byciem samemu na świecie i jedyną osobą, która pomogła, dbał o nią, był Hitman. W pewnym sensie obie osoby od najmłodszych lat musiały znosić bardzo traumatyczne przeżycia. Głównym powodem, dla którego Leon wahał się przed otwarciem drzwi, jest anonimowość. Jako płatny zabójca, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje, jest skorumpowany oficer DEA, który przyczepia mu cel na plecach. Leon nie chciał mieć kłopotów z powodu kogoś innego. Mimo to, ludzka strona zabójcy przemówiła głośniej i wpuścił Matyldę do domu. Dziecko powoli dorastało do niego. Tych dwoje w pewnym sensie się uzupełnia. Matylda wnosi do jego życia pewne poczucie normalności, a Leon działa jak mentor, ojciec dla Matyldy. Czy Leon kochał Matyldę? Ostatnie słowa, które Leon wypowiedział do Matyldy, kocham cię. Dlaczego Leon tak do niej powiedział? Bo taka jest prawda. Pozwól mi wyjaśnić. Leon kocha Matyldę, ale nie jest w niej zakochany. Płatny zabójca czuje ogromną odpowiedzialność wobec tego dziecka. W przeciwnym razie, dlaczego ryzykowałby życie dwukrotnie, aby ją uratować? Ta miłość, którą Leon czuje do Matyldy, jest bardzo podobna do tej, jaką czuje ojciec do swojego dziecka. Leon jest płatnym zabójcą i wiedział, że jego szanse na wyjście z życiem z tej sytuacji są bardzo nikłe. Mężczyzna wiedział, że Matylda nie opuści budynku bez niego, dlatego wypowiedział te ostatnie słowa, aby ją pocieszyć. Miłość Leona do Matyldy jest bardzo prawdziwa. Odkąd Hitman poznał dziecko, uczynił je swoim priorytetem. W końcu Leon zaryzykował wszystko, by upewnić się, że Matylda przeżyje jeszcze jeden dzień. To jest właśnie prawdziwa miłość. Jaki był ostateczny plan Leona? Uciec czy zabić Stansfielda? Jako płatny zabójca, Leon zawsze ma plan B na wypadek, gdyby sprawy nie potoczyły się po jego myśli. Dlatego początkowo Leon próbował wydostać się z budynku i uciec Stansfieldowi. Jednak zły facet był tuż za nim i zastrzelił go bez litości. Byłoby to naprawdę straszne, gdyby Stansfield faktycznie uciekł od swoich haniebnych zbrodni, ale Leon jest mądrzejszy od skorumpowanego agenta DEA. Hitman wiedział już, że ludzie tacy jak Stansfield lubią grać nieczysto, więc kamizelka z granatem była jego zabezpieczeniem. Jeśli Leonowi się nie uda, Stansfieldowi też się nie uda.
Matylda w końcu się zemści, ale za bardzo wysoką cenę, życiem Leona. CO oznacza roślina w filmie, Leon, profesjonalista. Roślina jest przedłużeniem Leona, nie ma korzeni. Jako płatny zabójca, Leon spędza wiele czasu w samotności. Ponadto, zabójca nie ma konkretnego miejsca, które mógłby nazwać domem, ponieważ jest w ciągłym ruchu. Co więcej, roślina nie zapuszcza korzeni, ponieważ za każdym razem, gdy Leon przenosi się w nowe miejsce, ona również musi się przenieść. Zanim Leon poznał Matyldę, zabójca nie miał się kim opiekować. W związku z tym roślina stała się substytutem tej ludzkiej więzi, której Leon potrzebował w swoim życiu. Ilekroć płatnerz poświęcał czas na opiekę nad rośliną, w istocie robił sobie przerwę od rutyny, opiekował się nią zamiast odbierać życie. Dlaczego Matylda zatrzymała roślinę i postanowiła zasadzić ją na szkolnym podwórku? Po pierwsze, traktuje ją jako coś, co może jej przypominać o Leonie, jak pamiątkę. Po drugie, zarówno Leon, jak i Matylda rozmawiali o tym, jak ważne jest, aby roślina zapuściła korzenie, aby mogła rosnąć. Jednym słowem można opisać, Leon, zawodowiec. Niesamowity. Ponadczasowy. Rozdzierający serce. Proszę mi wybaczyć, że użyłem trzech słów do opisania filmu, zamiast jednego. Zbyt trudno jest opisać całe doświadczenie w jednym słowie. Jak już wspomniałam, miłość, którą Leon czuje do Matyldy, jest prawdziwa i nieskażona. Grający ich aktorzy byli bezbłędni w swoich kreacjach. Jean Reno był uosobieniem chłodu i dziwactwa. Natomiast Natalie Portman dała ludzki dotyk, którego film potrzebował, by być wiarygodnym. Przy okazji nie zapominajmy o czarnym charakterze. Gary Oldman był przerażający w najlepszy możliwy sposób, jako niezrównoważony oficer DEA. Zakończenie, Leon, zawodowca, naprawdę gra z emocjami widza. Przez ułamek sekundy, tak jak Leon, myślałam, że uda mu się dotrzeć do Tony'ego i znów będzie z Matyldą. Niestety, tak się nie stało. Mimo to Leon nie umarł na próżno, zabrał ze sobą Stansfielda. To jedno z tych happy smutnych zakończeń. Z jednej strony jest pewne poczucie zamknięcia, zły facet dostał to, na co zasłużył. Ale z drugiej strony gniew i smutek uderzają prosto w twarz, bo teraz Leon już nie żyje, a Matylda znów jest sama. Choć wydaje się, że narzekam, to tak naprawdę nie narzekam. Uważam, że film jest świetny. Dlaczego? Leon, zawodowcy, to jedna z tych historii, które skłaniają do refleksji nad życiem i wyborami. Gdyby Leon nie otworzył drzwi, losy Matyldy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Ona by nie żyła, a Leon mógłby kontynuować swoje życie. Ale czy naprawdę byłoby mu lepiej, gdyby nie spotkał Matyldy? Jak sam Leon powiedział, Matylda dała mu przedsmak tego, jak może wyglądać życie. Zanim w jego życiu pojawiła się mała dziewczynka, Leon działał na autopilocie, dostawał zlecenia od Tony'ego, sprzątał ludzi z listy, dostawał pieniądze i wracał spać. Poza czyszczeniem ludzi od czasu do czasu, w życiu Leona nie działo się nic ekscytującego. Czegoś, na co mógłby się cieszyć. Oczywiście wszystko się zmieniło, gdy zabójca poznał Matyldę. To ona pokazała mu małe radości płynące z bycia żywym, a nie tylko istniejącym. Podsumowując, Leon, zawodowcy, to niezapomniane przeżycie kinowe. Film może nie być dla każdego. Jak już wspomniałam, różni ludzie inaczej odczytają tę historię. Jedni potępią związek głównych bohaterów i nazwą go niestosownym, a inni po prostu zobaczą dwoje ludzi, którzy starają się zrobić wszystko, by przetrwać w bardzo skorumpowanym świecie. Estetyka filmu naprawdę wytrzymuje próbę czasu, a sceny akcji są nienaganne. Nie zapominajmy, że mówimy o filmie z lat 90. Mimo to, Leon, zawodowcy, wcale nie wygląda przestarzale, wręcz przeciwnie, wciąż wygląda świeżo. Film ma jedną z najoryginalniejszych fabuł w historii, zabójca ukrywa dziewczynę i czyni ją swoją podopieczną. Bez dwóch zdań, Leon, zawodowiec, to klasyk.